Moi drodzy, taki mały disclaimer. Te openingi były nagrywane na samym początku mojej przygody z Pokémonami, także wiecie, nie wiedziałem ile które karty kosztują wtedy jeszcze. Pozdro. Halo, dzień dobry, moi mili państwo. Witam was w kolejnym odcinku moich przygód w Minecrafcie, czyli w openingu kart Pokémon Trading Card Game. Tym razem mamy Double V Box z kolekcji Champions Path. Dlaczego z Champions Path? Bo w boosterach Champions Path może się trafić super fajny Charizard. Zarówno Charizard V Shiny, jak i Charizard Secret Rare, Charizard Gigantamax. Otworzę sobie tutaj z tej strony ten boosterek. Opa. Boosterek, to właściwie secik z tej strony. Opa. Odrzucę to tutaj, żeby nic tutaj nie szkodzić w środku. Dobra, mamy to. Wyjeżdżamy całością. Tutaj na bój poproszę cię do góry. A tu nic już nie ma. Nic już nie ma, pokażę wam, nic nie ma. To odłożymy sobie na bok. I tak. Zacznijmy tutaj od początku. Chyba trzeba to obrócić w ogóle o 180 stopni. O! Kod, w razie czego. Champions Path WV. Jak wykorzystam, to wykorzystam, jak nie wykorzystam, to nie wykorzystam. Jest kod. Jak się kamera wyostrzyła, to się kamera wyostrzyła. Jak się nie wyostrzyła, to się nie wyostrzyła. I tyle. Jak się to otwiera teraz, szczerze mówiąc, bo nigdy wcześniej nie otwierałem takiego boksa, ale to po prostu trzeba, o właśnie, wytłoczkę usunąć, tak wygląda, opa i opa. Wytłoczka usunięta, wytłoczka również tam idzie. I mamy. Raz, dwa, trzy, cztery, obrócone o 180 stopni boostery Champions Path, czyli z dodatkiem z Charizardem. Wziąłem tutaj kodzik i wyciągniemy sobie delikatnie. Mamy tą tak zwaną oversized kartę Dabula V. Jest prześliczna. Ręczka potwierdzi, nie? Ręczka pokiwała teraz, tak. Karta jest prześliczna, naprawdę. Odkładam ją tutaj na bok delikatnie. Oczywiście zobaczymy, czy nie ma nigdzie białych kropeczek. No, jakby ktoś się uparł, myślę, że PSA by nie dało dziesiątki, a dziewiątka myślę, że to może być spokojnie. Dobra, odkładam ją na bok. Bo będzie nam zajmowała trochę ekranu. I mamy tutaj jako kartę, z której strony się bierze, z tej. Czy to ma... Aha, dobra, jeszcze jedną wytłoczkę. Trochę głośno, ale dobra. I mamy naszego Dabula V. Opa, ładnie, pięknie wypadł. Więc to jest nasz Dabula V wersja promo. I teraz tego Dabula V wsadzimy sobie najpierw do sleeve'a i potem do toploadera oczywiście. Mamy tutaj Dabula w sleeve'ie. Teraz bierzemy sobie toploader, może być z czerwoną obramówką, ponieważ mam dwa, mam przezroczyste w pełni i z obramką koloru czerwonego. Więc odchylamy sobie toploaderek, ponieważ jest to karta promo, no to wiadomo, jest nieco rzadsza niż... rzadsza, teoretycznie stoimy po prostu za paywallem, można na zwyczajnym świecie ją kupić, tak? A mamy już w toploaderze schowanego naszego Dabula V w wersji promo i... Mamy teraz cztery boosterki, więc tutaj po prostu będzie mała przerwa w nagrywaniu i po prostu, żeby się to nie rozkraczyło. Zatem, moi drodzy, zarówno zaczniemy sobie, jak i skończymy na Dreadnocie. Dreadnought chyba się nazywa ten Pokémon. Nie pamiętam. Dreadnought. No wiecie, o co chodzi. Ewolucja Czutla w wersji Gigantamax. Zatem zaczniemy sobie tutaj. Teraz pamiętam, że te boosterki się właśnie fajnie otwiera. Łatwiutko, przyjemniutko. Więc nie będzie mordowania czasu na odcinku na te boosterki. O, i mamy już pierwszy biały booster. Czyżby w pierwszym białym boosterze miał być... Czyżby w pierwszym białym... Nie jest to biały booster, bo jest kodem do góry. Haha. Czyli co? Opa. Biały booster. No, to jest, nie pomyliłem się nawet. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyżby w pierwszym boosterze miał być Secret Rare Charizard albo Shiny Charizard V? Nie wiem. Energia. To standardowo. Hop. Poké Center Lady, Machop, to nie jest siostra Joy, Nikit, Machop, Purloin, Scraggy, Full Heal i holo, Reverse Holo, Roly Coli, a pod spodem Duraludon V. Fajnie, superancko. Nie wiem, czy to jest jeszcze karta na toploader, więc na razie ją schowamy sobie do sleeve'a. Roly Coli'ego sobie darujemy. Opa. No fajny taki Duraludon, bardzo ładna karta. Roly Coli tutaj sobie damy na wierzch. Fajny, ładny, Duraludon, ładna graficzka. Dobra, lecimy dalej. Teraz Obstagoon. Otwieramy sobie Obstagoona. Dobra, sprawdźmy. Tutaj mamy w Obstagoonie. Znów, kod na górze i... Również biały booster, kurde faja, całkiem nieźle. Raz, dwa, trzy, cztery.
przekładamy. No a może jakiś uncommon ten reverse holo mi się przydał. Energia, Galil Ball, Milo, czyli gym leader roślinny, Hatren, Trubbish, Vulpix, Swablu, Carvania, Ekans i Sentiscorch. Sentiscorch reverse holo, a pod spodem jest Lycanroc holo. No, muszę przyznać, że dropy fajne. No nie jest to Charizard, jest to zdecydowanie Lycanroc. I to jeszcze wersja dzienna. Także ciekawe, czy jest w ogóle ta wersja, ta, którą posiadał Ash w anime. Ciekawi mnie to, szczerze mówiąc. Też kodzik, na wszelki wypadek. No jest trochę zdarty, więc byście musieli ręcznie go sobie przypisywać. I też biały booster, ale fart. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. To jest Rikt RNG. Ostatni pewnie będzie zielony, kurczę, no ale dobra. To jest kolejna szansa na Charizarda. Trade Ball, Absol, Milo kolejny, Purloin, Scraggy, Full Heal, Hatena, Machop, Sizzlipid, to mamy Sizzlipida i Sentiscorcha i Marni Holo. Fajnie, że to jest Marni Holo. Mogło to być Marni Secret Rare na przykład, ale no już chcę zrobić Secret Rare, ale już nie będę przesadzał. I ostatni boosterek, czyli żeby ten boosterek miał być też biały, żeby tak mi się trafiło, że z czterech boosterów otworzonych będą cztery białe boostery. RNG wskazuje na to, że będzie zielony, ale sprawdźmy. Też biały, cztery białe boostery. Spoko, dobra. Każdy z tych boosterów oczywiście był szansą na Charizarda. Niestety trzy szanse poszły się, wiadomo, ale karty przyjemne powiedziały, dobra. Energia Dark, Sonia, Great Ball, Beedrill, Sizzlipid, Pokeball, Inkay, nie mam Inkaya, fajnie. Vulpix kolejny, Potion, teraz będzie Reverse Holo. Nie, tak, Reverse Holo, Rotom Bike i Hatren też Holo, fajnie. Trzy Holo i Duraludon, więc Duraludon leci do Top Loadera. Tutaj go teraz wsadzimy do Top Loadera, bo wiem, że są ludzie, którzy lubią w ogóle wsadzanie do Top Loaderów. Opa, teraz jesteśmy brzuszek pewnie troszkę, bo kadr się trochę zmienił, ale tu wsadzamy do Top Loadera kartę. Ciach. I Duraludon w Top Loaderze wylądował. Oprócz tego mamy jeszcze tego Dabula V. Mamy Double V, Lycanroc Marni. Oczywiście sliwuję sobie w tym momencie Hatren, sliwuję Marni i zesliwuję Sentiscorcha oczywiście. Powinno chyba wystarczyć. Tak, na z tych sliwów mi starczyło. Widzicie, jaki ze mnie prorok. No, gdyby zamiast któregoś z tych trzech holo wypadł Charizard, no to byłoby fajowo, ale dobrze, słuchajcie. Na cztery boostery, cztery białe boostery, no to nie ma co narzekać na dobrą sprawę. Dobra, także to byłem ja, Bartosz Pawlik, to sobie jeszcze też zesliwuję potem. I tyle, zapraszam Was na kolejne openingi, które będą, nie wiem kiedy, bo teraz tego jest tyle ponagrywane, że nie wiem, jak to będzie gotywało. Także trzymajcie się, cześć.